Łukaszenka wraz z Putinem oraz oddanymi im ludźmi to banda hipokrytów, którzy oficjalnie nienawidzą Zachodu i tym samym Polski, będąc rzekomo ostatnim bastionem, który może uchronić przed zgnilizną świata zachodniego, faszyzmem i wszystkim, co złe ich narody. Ale wciąż przy tym wszystkim wręcz nie mogę uwierzyć w to, że tak oni, jak i ich propagandyści jeszcze potrafią zaskakiwać takimi tekstami, jak te, które właśnie usłyszycie. Jesteśmy ostatnimi obrońcami chrześcijaństwa. Pamiętajcie, że nasi bracia muzułmanie są po naszej stronie. Popatrzcie na obecnych polityków Europy i naszych sąsiadów. Ojciec i dziadek służyli w faszystowskich wojskach. Polska zagraża całemu systemowi europejskiego bezpieczeństwa. Anglosasi coraz bardziej uparcie i aktywnie robią z Polski nowego prowokatora w regionie. Obywatel Polski, który mieszka na terytorium Białorusi, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Biorąc pod uwagę agresywną politykę Warszawy wobec naszego kraju, nic dziwnego. Polska może stać się przyczyną nowej wojny w Europie. Warszawa realizuje konsekwentnie politykę formowania mocarstwa od morza do morza. Rozpowszechniana w przestrzeni informacyjnej reżimowa propaganda brzmi jak słowa ludzi, którzy dawno stracili kontakt z rzeczywistością. Wiele gróźb wypowiadanych pod adresem Polski oraz innych krajów, które kremlowskie i białoruskie władze uznają za wrogie swoim reżimom, stały się w ostatnim czasie prawdziwą plagą. A wagnerowcy tymczasem szkolą naszych żołnierzy. Nie będzie na świecie takiej siły, która pokona Białoruś. Tak, żeby każdy tępy szlachcic czuł zapach spalenizny. Hajda! W co oni wszyscy grają? I czy jeszcze coś może nas zaskoczyć? Bo ponoć już wpadliśmy w histerię. Choć według mnie jest raczej odwrotnie. I nie przypadkiem z tamtej strony jest histeria u Polaków. I histerię ginałem tam... No, z Bałtami wszystko wiadomo, ich potęga wojskowa jest nędzna. Natomiast Polaków ewidentnie przygotowują jako kolejny rzut uderzeniowy przeciwko nam. Zanim przekonacie się, o czym mówię, chciałem wam gorąco podziękować za wsparcie w sekcji komentarzy, za suby, kciuki w górę i wszystko to, dzięki czemu motywujecie mnie i mój zespół do dalszej intensywnej pracy. Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczna rzeczywistość otaczającego nas świata. Zapraszam. To ciągłe straszenie nami Polakami faktycznie zaczyna przypominać jakąś histerię. Bo przecież jak nie Putin? Ale jeśli chodzi o Białoruś, jest ona częścią państwa związkowego. A rozpętanie agresji przeciwko Białorusi będzie oznaczać agresję przeciwko Federacji Rosyjskiej. Odpowiemy na to wszystkimi dostępnymi nam środkami. To innym razem Łukaszenka. Europa już dawno zakończyłaby tę wojnę, gdyby Amerykanie poprzez Polaków nie popychali i nie podburzali do tej wojny. Albo ktoś z tamtejszej propagandy robi z nas postrach Europy. Natomiast Polaków ewidentnie przygotowują jako kolejny rzut uderzeniowy przeciwko nam. Ja bym bardzo poważnie zwrócił uwagę na to, co się dzieje w Polsce. Ponieważ niezależnie, jak będzie traktować to polskie społeczeństwo, niezależnie, co się stanie, ale dzisiaj trzeba rozumieć, że Polska ma całkowicie zrozumiałe cele i zadania. Odebrać zachodnie obwody Ukrainy, które oni uważają za swoje. Jest to zadanie minimum. A zadaniem maksimum jest w gruncie rzeczy wejść na Ukrainę i zrobić ją swoim wasalem. Okej, rozumiem, Władimir, że ty mówisz to, co drugi Władimir o centymetr czy dwa wyższy od ciebie ci każe. Ale naprawdę, dobra rada. Nie pijcie niczego wyskokowego z twoim kolegą Andrzejem przed programem, bo zdecydowanie wam to szkodzi. To zaklinanie rzeczywistości, wmawianie własnym społeczeństwom i wszystkim poddatnym na nią osobowościom, że to nie Rosja i nie Białoruś są winne, a tylko Polska i naciskająca na nią Ameryka bądź inne kraje zachodnie, zakrawa na jakiś obłęd. Ale w tym obłędzie jest i drugie dno, czyli wzbudzanie niepokoju zarówno u swoich rodaków, jak i u innych narodowości. I choć teoretycznie Baćka trochę zjechał z tonu, to i tak niestety wciąż tańczy tak, jak mu Wowa zagra, widząc wroga przede wszystkim w nas, Polakach. Białoruś przeciwko nam prowadzi wojnę niewypowiedzianą. Od blisko dwóch lat, ponad dwóch lat, Łukaszenka prowadzi swoim reżimem wojnę przeciwko Polsce.
Właśnie z tego powodu to perfidne zakłamywanie historii, które przez lata było wizytówką Władimira Putina, teraz udzieliło się białoruskiej propagandzie i takim pseudodziennikarzynom jak ten, którego z pewnością charakteryzuje niestabilność emocjonalna i całkowity brak wyobraźni oraz wynaturzenie z ludzkiej empatii. Premier tzw. Polski, wezwawszy rosyjskiego ambasadora, popłynął historycznymi fekaliami i oświadczył, że Józef Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków. Według sprawy katyńskiej rozstrzelanych zostało 21 tysięcy polskich oficerów. Zrobili to Niemcy, w co Lachy uporczywie nie wierzą. A podczas wyzwalania Polski, przypomnę, zginęło 477 tysięcy sowieckich żołnierzy i oficerów. Zapomnieliście o tym, zdrajcy? My przypomnimy. Stalin. Imię Stalina będzie dzwoniło w waszych głowach brązową miedzią. Wola generalissimusa trwa. Sama Białoruś jest pomnikiem wodza. Oczywiście część z naszego społeczeństwa, w tym również znani analitycy wojskowi, przekonują, że groźby były, są i wciąż działając w ten sposób, będą próbowali nas przestraszyć w formie słownych przekomarzanek, za którymi nie idzie realne ryzyko konfrontacji militarnej. Co nie zmienia jednak postaci rzeczy, iż takie groźby jak ta zaczynają zakrawać na obłęd tych, którzy je wypowiadają. Będziecie głośno kwiczeć jak świnie i nikt was nie usłyszy. Nikt i nigdy. Imigranci zgucą wasze trupy. Wagnerowcy wszystkich pobili. Wagnerowcy wszystkich ucili. Łukaszenka wciąż próbuje wmawiać własnemu społeczeństwu i światu, że polska gospodarka upada, a w tą sytuację wepchnęły nas kraje zachodnie. W Polsce brakuje lekarstw. Z polskich sklepów nagle zniknął cukier. W Polsce rekordowo wzrosły ceny na chemię gospodarczą. Media w Polsce proponują Polakom zbierać deszczówkę. W Polsce trwa fala włamań i grabieży. Niedługo w Polsce może zabraknąć mięsa. W Polsce proponują walczyć z Rosją przy pomocy chrustu. W kraju deficyt węgla. Ze strachu przed głodną zimą Polacy gnają po zakupy na Białoruś. Albo jest potwornie groźnym dla jego kraju wrogiem, przenosząc swoje siły militarne na zachodnią granicę Białorusi i chcąc rzekomo okupować tereny zachodniej Ukrainy. Niepokoi nas, i pewnie was też, że politycy już podejmują kroki w celu rozczłonkowania Ukrainy. Niepokoi nas, że Polacy i NATO są gotowi przyjść z, w cudzysłowie, pomocą i zająć zachodnią Ukrainę. Tak jak to było przed 1939 rokiem. Niepokoi nas to nie tylko z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji bezpieczeństwa. Jest to również ich strategia w odniesieniu do zachodniej Białorusi. Dlatego uważnie przysłuchujmy się temu, co się dzieje. Zdaniem Łukaszenki, tak Białoruś, jak i Rosja powinny być gotowe do pomocy ludności zachodniej Ukrainy w obronie przed agresywną polityką naszych władz. Podobnej retoryki używa również Władimir Putin, który kilka razy podkreślał w swoich przemówieniach o rzekomym dążeniu Polski do oderwania kawałka Ukrainy lub zaatakowania Białorusi. Jednak teraz płomień wojny intensywnie się rozpala. W związku z tym nie mogę nie skomentować tego, co przed chwilą zostało powiedziane i wiadomości, która pojawiła się w mediach o planach stworzenia pewnej tzw. polsko-litewsko-ukraińskiej unii. Czyli rzecz jest nie w jakimś zgromadzeniu najemników. Jest ich tam dostatecznie dużo i oni są niszczeni. A mianowicie w regularnej, uformowanej, wyposażonej wojskowej formacji, którą planuje się wykorzystywać w celu działań na terytorium Ukrainy. W tym niby w celu zapewnienia bezpieczeństwa współczesnej zachodniej Ukrainie. A właściwie, jeśli nazywać rzeczy po imieniu, w celu dalszej okupacji tych terytoriów. Nie przedstawiając przy tym żadnych dowodów i powołując się na to, że Polska prawie zawsze pod wpływem Zachodu chciała ograbić innych, w tym również Rosję. Polska znajduje się pod wpływem Zachodu. Wykorzystała również tragedię wojny domowej w Rosji. Anektowała niektóre historycznie rosyjskie gubernie. Nasz kraj, będący wtedy w bardzo trudnej sytuacji, został zmuszony do podpisania traktatu rosyjskiego w 1921 roku i faktycznie uznania utraty swoich terenów. A jeszcze wcześniej, w 1920 roku, Polska zajęła część Litwy, kraj wileński. Terytorium wokół współczesnego Wilna. Niby walczyli z Litwinami przeciwko tak zwanemu rosyjskiemu imperializmowi.
a jak tylko pojawiła się okazja, od razu urwali sąsiadom część ziemi. Putin zrobił też ostatnio równie kontrowersyjną dygresję na temat sowieckiej wersji historii, mówiąc, że Polska powinna być wdzięczna Stalinowi i ZSRR za podarowanie nam wielu ziem zachodnich i za naszą niepodległość. Chcę również przypomnieć o tym, jak Polska skończyła z taką agresywna polityka. A skończyła się ona narodową tragedią w 1939 roku, która została odzyskana w dużym stopniu dzięki Związkowi Radzieckiemu. Dzięki stanowisku Stalina Polska otrzymała znaczne ziemie na zachodzie. Ziemie Niemiec. To jest właśnie tak. Zachodnie terytoria obecnej Polski są prezentem Stalina podarowanym Polakom. Nasi przyjaciele w Warszawie zapomnieli o tym. My przypomnimy. Przez takie putinowskie pisanie historii od dawna tylko i wyłącznie pod własne potrzeby, zastraszanie lub sugestie, które uskutecznia sam Łukaszenka w twierdzeniach, iż wagnerowcy bardzo chcą w cudzysłowie wybrać się na wycieczkę do Rzeszowa lub Warszawy. Cóż, pojedziemy zobaczyć zabytki Warszawy i Rzeszowa. Ale mają pretensje do Rzeszowa. Kiedy walczyli pod Artyomowskiem, wiedzieli, skąd pochodzi sprzęt wojskowy. Mają w sobie tę urazę do Rzeszowa. Oczywiście trzymam ich w centrum Białorusi, tak jak się umawialiśmy. Nie chciałbym ich tam przerzucać, ponieważ są w złym nastroju i muszę im przyznać, wiedzą, co się dzieje wokół państwa związkowego. Ale to tylko drobna sprawa. Dlatego będziemy temu przeciwdziałać wszelkimi sposobami. Jeszcze bardziej utwierdzają w przekonaniu, iż te słowne przepychanki stały się domeną tego konfliktu zbrojnego. A wschodni włodarze, nie wiedząc, jak jeszcze na siebie zwrócić uwagę, gadają takie bzdety, że aż strach pomyśleć, co oni mają w głowach. Byle tylko pokazało to jak najwięcej światowych telewizji. Zdaniem wielu specjalistów do spraw wojskowych, analityków, ale również zwykłych ludzi, to co robi reżim putinowski oraz ten Łukaszenki, włącznie z zależnymi od nich mediami, to nic innego jak góra bzdur i prób zastraszenia tak polskiego, jak i zachodnioeuropejskiego społeczeństwa. Ja bym nie nakręcał tej atmosfery strachu i zastraszenia nas. Oczywiście propaganda Łukaszenki nas straszy tym, co się może wydarzyć na wschodniej granicy, ale wydaje się, że myśmy się do tego przyzwyczaili i odporniliśmy się. Ja się, wie pan, dziwię, że nasi politycy tak histerycznie reagują na groźby Łukaszenki. Mało tego, to nawet je powtarzają w stosunku do Polaków. Zamiast studzić nastroje i emocje, uspokajać nas, budować nas wiarę i odporność. Zgadza. Dlatego typu rzeczy, to nasi politycy nas też straszą. Bo jak inaczej traktować takie, a nie inne wypowiedzi? Teraz Polska nazywa się ofiarą II wojny światowej, a sama była jej drapieżną inicjatorką. Będzie nuklearna wojna. Wy, odważni Polacy, z waszej Warszawy w pół sekundy nie zostanie nic. W sumie ani Putin, ani Łukaszenka nie wymyślili nic nowego, bowiem zachowania zarówno ich, jak i stworzonej w obu reżimach tuby propagandowej to kontynuacja tego, co robili Lenin, Stalin lub Hitler. Łukaszenka i Putin oraz ich tuba propagandowa za wszelką cenę chcą przekonać masy, że niemal cały świat jest przeciwko nim i przygotowuje się do ich nieuchronnego zniszczenia. Właśnie dlatego tych dwóch rzezimieszków robiło i będzie robić wszystko, aby ich społeczeństwa, czyli rosyjskie oraz białoruskie... To głównie Polska eskaluje sytuację pchaną przez Zachód. Nawet nie Zachód, ale Amerykanie wywierają nacisk na Polskę. Ale Polacy nie są głupi. To przecież nasi ludzie, Słowianie, doskonale wszystko rozumieją. No my, Białorusini, bądźmy cierpliwi. Będziemy obserwować i jesteśmy otwarci na współpracę. I żeby uwierzyły w to kreowane przez nich zagrożenie, oraz żeby dzięki temu oni trzymali się własnych stołków, a ich narody kurczowo tych dwóch mądrych inaczej, niczym dziecko ręki mamy lub taty. Tylko choćbym chciał, nie potrafię wam odpowiedzieć, kto jest kim w tym ich specyficznym związku. Podsumowując dzisiejsze dywagacje, warto podkreślić, że te chore wypowiedzi niektórych polityków, i to nie tylko Łukaszenki oraz Putina, to jedno. Dlatego pamiętajcie, wyciąganie pochopnych wniosków z większości ich paplaniny mija się z celem, bo są trochę jak bezzębne psy. Z jednej strony chcą ugryźć, ale z drugiej pozostało im głównie szczekanie.
tyle na dziś. Bardzo dziękuję Wam za poświęconą uwagę i do następnego razu. Cześć! Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste, to jak brud. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty z grą.